Cię, brudzi Cię, niszczy Cię i ludzie chcą się z tego wydostać, ale nie potrafią. I dzisiaj mam do Ciebie dobrą nowinę. Ta nowina na tym polega, że jest jeden bohater i ten to bohater jest tu dzisiaj pośród nas. On powiedział, że gdzie dwóch lub trzech spotka się w imię moje, w imię tego bohatera, to on sam będzie pośród nas. I teraz rozejrzyjmy się wokół siebie, no. Czy widzimy tu jakiegoś bohatera wielkiego? No, wszyscy bądźmy bohaterami, ale czy jest tu ten, o którym mówię? No, ale nie widzimy go. Ale jednak widzicie, bohaterowie to nie są tacy pospolici ludzie. Bohaterowie mają to do siebie, że mają jakieś supernaturalne przymioty. I ten bohater, o którym mówię, jest niewidzialny. I ten niewidzialny bohater dzisiaj jest wśród nas. Tak. Jeżeli będziesz dzisiaj chciała spotkać tego bohatera, to jeśli wezmiesz jego imię, on na pewno przyjdzie. I tu pisze tak. But skrzypiący wchodzie, płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie, czyli na pastwę ognia, czyli będą zmiany. Jeżeli coś jest nie tak w twoim życiu, coś ci skrzypi, może płaszcz zbroczony krwią, czyli może jakieś winy, to pójdzie to na spalenie, na zapomnienie. Albowiem dzieci narodziło się nam, syn nam jest dany, spocznie władza na jego ramieniu. Wiecie, że w wojsku władza na ramieniu jest. Ile masz gwiazdek? 3, 4, jesteś generał, pułkownik, major. Władza na jego ramieniu spocznie. I spoczęła władza na jego ramieniu. Nazwą go cudowny doradca. Zobaczcie. Czasami potrzebujemy dorady. Czasami nie wiemy, gdzie mamy iść, albo co mamy zrobić. Możesz przyjść do naszego superbohatera. Potem Bóg mocny. Potrzebujesz obrońcy. Potrzebujesz kogoś, żeby ktoś się za tobą wstawił. Czy u urzędnika, czy u prezydenta, czy nie wiem, w sądzie. Kto się lepiej to zrobił od tego? Potem Ojciec Odwieczny, czyli zobacz, nie jesteś sierotą. Nawet jeżeli nie masz już ojca i matki na ziemi, nie jesteś sierotą, bo masz Ojca w niebie, amen? I Książę Pokoju. Biblia mówi, że pokój, który przewyższa wszelki rozum, będzie szczek serc waszych. Czyli nie zgubiejesz, nie wylądujesz w stożku, nie wylądujesz w wariatkowie. Dlaczego? Dlatego, że Bóg da ci pokój. Pokój, który przewyższa wszelki rozum. Nawet jeżeli twój rozum nawala, to Bóg jest w stanie dać ci pokój, który przewyższy twój rozum. Potężna będzie władza i pokój bez końca, a więc na wieki wieku. Widzicie, z bohaterami jest tak, tymi naszymi lokalnymi, że tak powiem, że oni umierają. Nasz bohater nie umiera. Potem z lekarstwami jest tak, że działają, potem przestają działać. Pieniądze się kończą. A tu pisze, że jego władza i pokój jest bez końca. Amen? A więc na wieki wieku zasiądzie na tronie Dawida w jego królestwie, gdyż utrwali tą władzę i oprze na prawie i sprawiedliwości. Odtąd aż na wieki. Bo dokona tego żarliwość Pana zastępów. Zobaczcie, to jest zapowiedziane i dokona tego kto? Żarliwość Boża. On zapowiedział to, on postarał się o to, żeby to się stało. I teraz przejdźmy do Nowego Testamentu, do Ewangelii Mateusza. I tu czytamy w Łukaszu, tak. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, ten anioł rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona. To jest Łukasza, 1 rozdział, od 26. Cicho. Zobaczcie. To, co było zapowiedziane przez proroka Izajasza kilkaset lat później, spełnia się, przychodzi w wyznaczonym czasie. Zobaczcie, w wyznaczonym czasie przychodzi anioł do Marii i mówi jej: bądź pozdrowiona łaską
obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tymi słowem i rozważała, co by to miało znaczyć, to pozdrowienie. I rzekł jej anioł, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz i urodzisz syna i nadasz mu imię... Powtórzmy wszyscy. Jezusem. Jezus jest tym superbohaterem. Jezus jest moim bohaterem. Jezus jest tym Zbawicielem. Jezus przyszedł po to, byśmy mieli życie w obfitości. To szatan przyszedł po to, by niszczyć twoje życie. Bo Biblia uczy nas, że szatan przyszedł po to, by kraść, zażynać i wytracać. A Jezus Chrystus na to się objawił, aby zepsuć dzieła diabelskie. Gdzie? Na całym świecie też. Ale gdzie najpierw? Najpierw dla tych, którzy go wzywają. Jeżeli ktokolwiek wezwie moje imię, powiedział Jezus, to co się stanie? Bawiony. I nie będzie zawstydzony. Słuchajcie, czasami mówimy tak, idź tam do tego i do tego, on ci pomoże. A my mówimy, no nie wiadomo, mimo idź ty, bo ty go znasz, może tobie pomoże. Tak jest u ludzi, ale u Boga jest inaczej. Jezus zapowiedział, że każdy, kto będzie wzywał Jego imienia, zostanie zbawiony. Zobaczcie, tu są drzwi. Abyśmy je teraz zamknęli. Możesz zamknąć te drzwi na sekundę, ja chcę coś pokazać, no. Całkiem się nie da. Podnieś tą kurtkę teraz z boku. Nie tą. Klamkę pokaż mi. O, zobaczcie na tą klamkę. Ta klamka jest kluczowa w tych drzwiach, tak? Dlaczego? No przecież nikt za zawias nie łapie, prawda, jak chce otworzyć drzwi. Złap za klamkę teraz i otwórz te drzwi. No, otwórz. No dziękuję bardzo. To jest tak zwana pomoc naukowa. A więc zobaczcie, klamką do nieba jest Jezus. Klamka robi ci rozwiązania, jak są zamknięte drzwi. A wiecie, co my robimy? My czasami zapominamy o klamce i próbujemy wyważyć drzwi. Próbujemy wytrychować swoimi sposobami. Próbujemy podważyć zawiasy. Spróbujemy wykopać drzwi. Ale ktoś kiedyś śpiewał, że po co wyważać już otwarte drzwi? Albo innymi słowy mówiąc, po co wymyślać na nowo koło, prawda? Koło już ktoś wymyślił. I teraz zobaczcie. Od 2000 lat jest wymyślone już, że na problemy ludzkie, na potępienie ludzkie, na grzechy ludzkie, na choroby nawet, na śmierć jest jedno rozwiązanie. To jest imię Jezus. Biblia mówi, że w tym imieniu narody nadzieję pokładać będą. Biblia mówi, że na to imię zegnie się wszelkie kolano na niebie i na ziemi. Nie, tak po śląsku to nie ma bata na to imię. Nie ma mocnego na imię Jezus. To co wobec, czego wobec tego nam brakuje? Wiary. Dlatego, że każdego tego bohatera ziemskiego, ludzkiego widzimy. Czy to nawet jak żyje jakiś tam... Natomiast nasz bohater jest niewidzialny. I tu jest problem. Że ten bohater, o którym ja dzisiaj mówię, a jest nim Jezus Chrystus, nie jest dla wszystkich bohaterem. Dlaczego? Dlatego, że nie każdy ma na tyle odwagi albo na tyle siły, żeby uwierzyć, że on w ogóle istnieje. Amen? Ostatnio słuchałem takie świadectwo, jeden muzułmanin się wypowiadał, który był zamożny, ze wpływowej rodziny i nagle dostał pęcherzyca. To jest taka choroba, że bąble ci wystarczyły na całym ciele, jakbyś poparzony był gorącą wodą. Dziękuję. Na dodatek zachorował jeszcze na półpasiec.
też jest taka ciężka choroba i już nikogo nie może leczyć. I on nie wierzył w naszego superbohatera. On nie wiedział, że taki jest. On tylko coś tam kiedyś słyszał. Bo on był wychowany w wierze muzułmańskiej i on myślał o swoim Mahomecie, ale on do niego nie przyszedł, ten Mahomet. Żaden z jego proroków nie przyszedł go uleczyć. I kiedy leżał w szpitalu, wymierał, lekarze zdali sobie spokój z nim i wyszli z pokoju, już go nie ratowali, stwierdzili, że jego się już nie da uratować, to wtedy mówi, że zaczął wołać, w sercu zaczął się modlić i powiedział tak: jeżeli jest jakiś Bóg, to czy on by mógł teraz przyjść i teraz go rozdrowić i teraz mu darować życie? I mówi, nagle dziwna poświata się zaświeciła u jego nóg, jakby wszedł jakiś mężczyzna rozjaśniony, z jaśniającą twarzą. I on nie widział tej twarzy, nie widział rysów twarzy. I on nic nie mówił takiego, ten człowiek, że jest, kim on jest, ale powiedział do niego, że on wstanie i wyzdrowieje. I on mówi, że on podświadomie od razu wiedział, kto to jest. Chociaż on nie jest wyznawcą Jezusa. Jednak on od razu wiedział, że to jest Jezus. I po tym dziwnym zdarzeniu ten człowiek wyzdrowiał i dzisiaj ma służbę na cały świat, że on głosi Ewangelię wszelkim muzułmanom, że Jezus żyje, że Jezus nie był tylko prorokiem, Jezus nie był tylko nauczycielem dobrym, ale Jezus jest tym prawdziwym Bogiem. Biblia mówi, że Syn Boży właśnie przyszedł i dał nam zmysł. Dzisiaj Piotr mówił o zmysłu smaku. Zobaczcie, o zmyśle słyszenia. A jest jeszcze jeden zmysł. Zmysł poznania Boga. Zobaczcie, wielu ludzi na świecie ma różnych bogów, tak? Jedni mają Buddę, jedni mają Wisznę, jedni mają Allaha, jeszcze ktoś, dla kogoś papież jest Bogiem, jeszcze dla kogoś innego Maria jest Bogiem. I tych imion, może ktoś mi pomoże, są jeszcze jakieś imiona Bogów? Kto pamięta jakieś imię Boga jakiegoś? Widzicie, tych Bogów jest dużo, ale jest jeden Bóg prawdziwy. I tym prawdziwym Bogiem jest Jezus Chrystus. Zobaczcie ten przykład z tą klamką. Nie otworzysz drzwi bez klamki. Musisz przekręcić i otworzyć. Zobacz, dzisiaj, kiedy będziemy się modlić, może masz problemy, może masz jakieś choroby, to jak pamiętamy z Ewangelii, była kobieta, która przez 12 lat chorowała i ona powiedziała, jak usłyszała o Jezusie, że zobaczyła go w tłumie, pomyślała tylko w sercu swoim, że co zrobię, kiedy będzie uzdrowiona, jak co zrobi? Jak go się dotknie, zobacz, jak dotkniesz się klamki, to otworzą się drzwi. Zobacz, ta kobieta powiedziała, jak tylko dotknie się Jezusa, będę uzdrowiona. I teraz zobacz. Przychodzimy na takie zebrania z jakąś nadzieją się zbudować. Przychodzimy na takie zebrania sobie przebaczyć, pogodzić się. Ale też przychodzimy z nadzieją, że Bóg wysłucha naszych modlitw. I teraz na czym opierasz swoją wiarę dzisiaj? Zobacz, jak się oprzesz na klamce, klamka się otworzy, tak? Jak się oprzesz na swojej sprawiedliwości, czy to się otworzy? Zobacz, jak się oprzesz na swojej mądrości, czy niebo ci się otworzy? Jak się oprzesz na swojej świętości, czy niebo się otworzy? Nie, dopiero jak oprzesz się na imieniu Jezusa. Amen? To wtedy niebo się otwiera dla ciebie. Ale ktoś powie tak, ale to jest takie oklepane. My to znamy już tyle lat. I nic się nie zmienia i ciągle jest to samo.
Nie szkodzi. Jezus jest ciągle ten sam. Jezus się nie zmienia. I Jezus obiecał nam, że kocha nas, że nie opuści nas, ani nie zostawi. Że wybrał nas, jak dzisiaj Romek zaczął mówić, zobaczcie, to co słabe wybrał Bóg. To co w ogóle jest niczym wybrał Bóg. Aby co? Po co Bóg nas wybrał? Zobaczcie, jak czytaliśmy z Izajasza, że to jest ważne, warto do tego wrócić. Patrzcie. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Po co jest światło? Romek, chce ci na to światło zgrać. Zobaczcie, po cienku co widać. Teraz zobaczcie, po co przyszedł Jezus do Romu? Po co przyszedł do ciebie? Po co przyszedł na tą ulicę Jezus? Po co? Bo widział, że jest ciemno. Bo widział, że każdy chodzi po macku. Bo widział, że ludzie nie wiedzą, czego się trzymać. Zobaczcie, ilu umarło. Zobaczcie, ilu siedzi po więzieniach. Zobaczcie, ilu jest poszkodowanych przez to. Czyż niełatwo się w ciemności przewrócić? Czy niełatwo w ciemności wylądować w dziurze? Ale po to Biblia mówi, że po to zaświecił światło. I tu jak jest napisane, lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. A co jest tym światłem, jak nie nasz Pan Jezus Chrystus? Biblia mówi, że ja jestem światłością świata. Ale co ja mówię, że my zapominamy, kto jest tą światłością. I my zaczynamy znowu brać swoje ręce zakon, tradycja, my religia, kto lepszy, kto gorszy. My znowu zamiast, jak pamiętacie, jak kiedyś za dawnych czasów były pochodnie, nie? Musiałeś wziąć ten kij do góry i świeciłeś sobie po nogi. Zobacz. Jak weźmiesz sobie słabe światło albo fałszywe światło, by się świecił, potkniesz się. Co jest dzisiaj w twojej ręce? A co powinno być? Powinno być słowo Jezus. Powinno być imię Jezus i tego się powinieneś trzymać. I za Jezusem powinieneś iść. Ale my czasami, zobaczcie co się robi. Zwalamy winę na wszystkich koło. Bo Arek zły, bo Romek zły, bo Karol zły, bo Piotrek zły, bo tamten, bo Andrzej niedobry, bo ten niedobry. Zobaczcie tu, patrz. Idziesz, masz chorągiewkę w ręce Jezus, tak? I przychodzi ci jakiś diabeł, kręci ci w głowie i mówi, wyrzuć tą chorągiewkę Jezus i daje ci do ręki na przykład Romek. Romek nie zrobił, Romek nie był, nie powiedział. Albo Arek. Arek to... I patrz teraz. Już zaślepiłeś swoje oczy. Już nie patrzysz na Jezusa, tylko na co patrzysz? Patrzysz na ludzi. Patrzysz na ludzi i nic nie widzisz już. Bo ten człowiek ci zasłania twoją przyszłość z Bogiem. I możesz zwalać na wszystkich i wszystko wkoło winy swoje, ale twój los od tego się nie poprawi. Drzwi od tego się nie otworzą. Dlaczego? Dlatego, że jest tylko jedna klamka. Dlatego, że jest tylko jedno imię, które naprawdę ma moc. Amen? I nie jest to imię Arek. I dobrze, dlatego, że Arek to jest człowiek. I Arek nie może być wszędzie. Ale jest jedno imię, które jest ponad wszelkie imiona. I to imię może być wszędzie. Może być w twoim mieszkaniu, może być w moim mieszkaniu. W jednej godzinie możemy się modlić, ty w Zabrzu, ja w Rudzie. I to jedno imię będzie i u Karola, i u Romka, i u Arka. Amen? I u ciebie to imię może być. A więc musimy na nowo złapać dobry kurs, dobry wiatr, swoje żagle. I na nowo musimy przejść do przodu. I w tym imieniu narody będą chwalić Boga. I w tym imieniu znajdzie zbawienie od swoich chorób, od swoich problemów, od swojego piekła, od swojej głupoty, od swojej śmierci. A nie w innym imieniu. Ale my tak łatwo dajemy się wybić z rytmu.
Zobaczcie, jak ktoś gra na gitarze dzisiaj, Daniel pokazywał nam, że on próbował parę razy, a złapie rytm, nie? Aż mu zagra w głowie ta melodia, którą on chce grać, dopiero potem gra. Dzisiaj musi złapać swój rytm. Dzisiaj musi złapać tą melodię życia. I patrzcie teraz. Wymówki wieczne. To jest tylko zasłona dymna. To jest tylko diabelska zasłona dymna, żebyś ty nie złapał kursu. Dzisiaj jak złapiesz imię Jezus w rękę, to już go nie puszczaj, tylko trzymaj. I wtedy co? Jezus cię wyciągnie z twoich problemów. Jezus cię wyciągnie z twoich chorób. Jezus cię wyciągnie z twojej biedy. Jezus cię wyciągnie z twoich grzechów. Jezus cię wyciągnie.